trzy mecze i do domu. Taki scenariusz niestety miał miejsce na 5 z 6 wielkich imprezach piłkarskich, w których reprezentacja Polski brała udział w XXI wieku. A jak będzie na Euro 2020? O to zapytamy naszego gościa, byłego selekcjonera drużyny narodowej Pawła Janasa. Panie trenerze, mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Tak zazwyczaj kończyły się duże turnieje z polską reprezentacją. Czy teraz na Euro 2020 możemy wyjść z grupy? Czy będzie bardzo trudno, bo przecież gramy z Hiszpanami, silną Szwecją, no i Słowacją? Ja myślę, że mimo wszystko i tak jest łatwiej w tym, bo z trzecich miejsc chyba 4 drużyny jeszcze też wchodzą. Tylko trzeba jak najwięcej punktów zdobyć, żeby się przynajmniej w tej 4 drużynach z 3 miejsca minimum znaleźć. No najlepiej by było iść wyżej. No, trudne są mecze, bo pierwszy mecz ze Słowacją, no jest taki, dużo tych chłopaków u nas gra w ekstraklasie Słowaków, ale no, będą się też chcieli pokazać, no, ale też grają oni o wyjście z grupy. I to będzie taki ważny mecz dla naszego zespołu. Wiadomo, drugi z Hiszpanią, no to jest loteria, bo Hiszpania, jeszcze mecz w Hiszpanii, no to jest bardzo trudny, ale to nie wiadomo, bo to piłka jest różna. A trzeci mecz, no to ze Szwecją, to może być też, tak jak mówimy, albo o drugie miejsce, albo o pierwsze. I to by był, ja bym tak chciał, żeby się skończyło, żebyśmy tą naszą reprezentację, bo mnie się to nie udało, ale oglądali przynajmniej tak, jak Adam Nawałka wyszedł z grupy i przynajmniej jeszcze 2 mecze zagrał po tym, i to jeden wygrał na karne, jeden przegrał, no ale już byliśmy dosyć wysoko. Wystarczyło ten drugi na karne wygrać i moglibyśmy grać o medal. Za pana kadencji były 3 mecze ze Szwedami, 2 już u schyłku eliminacji do Euro 2004, 1 mecz towarzyski. A. Wszystkie przegrane. Jak pan wspomina wtedy Szwedów? Nie, no Szwedzi wtedy byli dobrzy, bo mieli tam i Brachowicza, ale paru mieli takich dobrych zawodników. I to my w Mistrzostwach Europy, no to akurat objąłem po 2 meczach tą reprezentację i od razu chcę powiedzieć, że ostatni mecz wygraliśmy na Węgrzech i się cieszyliśmy, że awansowaliśmy, ale niestety Szwedzi przegrali z Łotwą u siebie i Łotwa nas przez to minęła, bo normalnie jak Szwedzi powinni wygrać, jakby wygrali, to byśmy z drugiego miejsca byli na Mistrzostwach Europy. No. Jak pan postrzega zwolnienie nagłe, niespodziewane trenera Jerzego Brzęczka ze stanowiska selekcjonera? Szkoda mi Jurka, bo też go znam, był moim zawodnikiem w reprezentacji olimpijskiej i najgorsze jest to, że zespół wszedł na Mistrzostwa Europy. No, przez pandemię te mistrzostwa zostały przedłużone, bo na pewno jakby były rok wcześniej, to na pewno Jurek by ten zespół prowadził i nie wiadomo jakby było, bo jakby wyszedł z grupy, to pewnie by był dalej trenerem. A tak hipotetycznie, jakby wyobrazić sobie sytuację, w której prezes Listkiewicz w 2006 roku po wywalczeniu awansu na mundial do Niemiec przychodzi, zaprasza pana na rozmowę i mówi: panie trenerze, nie poprowadzi pan reprezentacji na mundialu, ponieważ zatrudniamy już wtedy trenera Leoben Hackera, to jakby się pan poczuł, jakby się pan odnalazł w takiej sytuacji? Ja bym powiedział, że trochę było inaczej, bo ja miałem kontrakt tylko do Mistrzostw Świata. Pan prezes chciał ze mną przedłużyć do Mistrzostw Europy. Ja powiedziałem, mówię: Michał, poczekajmy, bo wiadomo jest, nie wyjdzie się z grupy, wszyscy będą na mnie jechali, na związek, to po co to robić? I po drugim meczu z Niemcami spotkałem się z prezesem i z Henrykiem Apostelem, bo był wiceprezesem, i powiedziałem, żeby szukali nowego trenera, bo już wiadomo, że będzie zamieszanie. Poprosili mnie, żebym tego nie ogłaszał, tylko żebym wytrzymał z tym, bo oni muszą mieć czas na znalezienie trenera. No i tak było. No. Wszyscy myśleli, że powinienem sam się poddać, ja się poddałem po tym. Mogłem, tak jak mówię, przedłużyć kontrakt do Mistrzostw Europy i jakby mnie zwolnili, to bym tak musieli płacić, ale tak jak mówię, no, Michał był moim przyjacielem i co mu nie powiem, powiedziałem tak, jak było. No. Czyli pan zrezygnował z pracy po tym nieudanym mundialu w Po drugim meczu z Niemcami już wiedziałem, że nie mamy szans wyjścia z grupy. Powiedziałem, żeby sobie szukali trenera. Ja mówię, doprowadzę do końca, bo ten jeden mecz został, to nie ma problemu i tak było. A czy wtedy piłkarze wiedzieli, że nie, pan odejdzie? Nie, piłkarze nie wiedzieli, no bo najpierw jak prezes prosił, no piłkarze to by zaraz gdzieś tam się wygadali czy coś. Prezes prosił, że muszą mieć czas. Na morale przed ostatnim meczem. Prawda jest taka, że się
trochę nieznacznie dowiedziałem o tym, że Intur gdzieś w prasie napisał, że jestem zwolniony, bo żebym tu nie rozmawiał z dziennikarzami, to dostałem bilety na ćwierćfinały, półfinały, dalej na finał w Niemczech. Jeździłem tam z miasta do miasta oglądać te wszystkie mecze i od jednego z kibiców się dowiaduję, że dzisiaj ogłosili, że mnie zwalniają. Jak się pan poczuł? No to jest dziwnie, no bo później prezes przeprosił i to ogłosił, ale już wszystko poszło, to nie wszyscy czytają, nie? A tak dziwnie, no bo sam to postanowiłem, bo normalnie to bym powiedział, dobra, jak weszliśmy na Mistrzostwa Świata, przedłużamy kontrakt, jak mi sami proponowali i później wy się martwcie, nie? Ja jeszcze wrócę do tego momentu, kiedy pan postanowił, że nie chce prowadzić reprezentacji po tym meczu z Niemcami. To była trudna decyzja? Czy pan siedział sam, czy się z kimś skonsultował? No, chodziło nie wiem, dzwonił o to, że do żony. Wiadomo było, że prasa i telewizja i wszystko na mnie jechali. To ja mówię, po co mam związek na tym cierpieć? No, podjąłem decyzję i trochę tak to wszystko dziwnie wyglądało. No, ja też mam rodzinę, nie rodzinę. Czytają. A gdzieś tam na ulicy słyszał pan od jakichś sklepikarzy, czy od kogoś na przykład po tym mundialu jakieś niewybredne komentarze? Powiem co dziwne, że od prasy, od wszystkiego wszyscy na mnie, a gdzie się z kibicami nie spotkałem, to każdy ze mną rozmawiał, tego trenerze, niech się pan nie przejmuje, kibice, i czy jechałem pociągiem, czy gdzieś na ulicy, gdzieś tam wszedłem, przychodzili, zdjęcia sobie robili, do dzisiaj tak jest. No. Czyli nie było żadnych negatywnych. Z kibicami nie było. Ten mecz no po prostu na mnie wyszedł. Nie chcę już tam mówić, że mi tam premier wchodził przed meczem do szatni i przemawiał. Ale powiedz, to już jest historia i nie mogę powiedzieć, że przez niego przegraliśmy mecz, bo to ja za to odpowiadam. Ale był pan zaskoczony, jak nagle wparował do szatni premier z oficerami? Premier jak sam by wpadł, to jeszcze dobrze, ale przyszło jeszcze 8 ochroniarzy z nim. No. I oglądali buty, rozglądali się. Na kilka minut przed wyjściem na boisko, no, tak? Już nawet wołali nas, bo już telewizja, wszystko, trzeba wychodzić na hymny, a ja nie mogę nic do chłopaków powiedzieć. Po drugim meczu z Niemcami, który przegraliśmy, to przyszedł prezydent do szatni, ale po drugim meczu, gdzie już przegraliśmy, i podziękował, przed żoną, później wyszli i spokojnie. Ale przed meczem, to tak jak ja bym... Przed nim, jak mają jakąś ważną podpisać umowę, a ja bym wszedł z 10 i mu tam rozśmieszał. No, uważa pan, że prezes Michał Listkiewicz powinien wtedy zablokować taki pomysł? Prezes Listkiewicz był w gipsie i jak zobaczył moją minę, to szybko wyszedł za drzwi. Czyli nie było nikogo, żeby po prostu zablokować drzwi i powiedzieć takie rozmowy, nie, to po meczu? Ja normalnie to bym sam to zrobił, no ale to premier, nie? Śni się panu po nocach ten mecz z Ekwadorem? Ten mecz z Ekwadorem i ta pierwsza bramka stracona śni mi się po nocach, bo jak mieliśmy nagrane to na filmie, ile Ekwador strzelił w ten sposób bramek. Rzut z autu, przedłużenie, na drugi słupek wchodzi. Było tak ustawione, że przed tym, co przedłuża, jeden miał być z przodu, drugi za nim, mieli skakać z nim do głowy. Z tyłu kolega wiedział, że ten będzie wchodził, to musi być przed nim. I się okazało, że taką samą bramkę dostaliśmy. Pokazywane było z wideo, ustalone, kto kogo kryje, no ale niestety nie wiem, czy stres, czy ktoś się zagapił, ale... Tak jak pan wspomniał, że ten mecz się śni po nocach. Ja pamiętam, jak wtedy pojawiła się ta słynna okładka dziennika Fakt. Chyba wszyscy pamiętają. Na okładce był oczywiście napis: wstyd, żenada, kompromitacja, hańba, frajerstwo, nie wracajcie do domu. I co pan sądzi o takich określeniach, które się pojawiały w prasie po meczu z Ekwadorem? Powiem jeszcze inaczej. Połowa tych dziennikarzy to była moimi kolegami. Bo znaliśmy się już od ilu lat, jak grałem, oni też się uczyli dziennikarstwa, później jak byłem trenerem. Znaliśmy się i nagle się wszystko zmieniło. Po Mistrzostwach Świata, już tam po jakichś 2-3 latach, wszyscy do mnie przychodzili z nich, żeby książkę ze mną napisać, ci sami, co na mnie opisywali. No ja mówię, jak macie tak samo pisać jak po Mistrzostwach, to ja nie chcę żadnej książki. No. Czyli uważa pan, że ta krytyka była przesadzona? Trochę za mocno? Jak jest porażka, to nigdy nie można powiedzieć, że nie. No jak wiadomo, nie idzie, przegrywamy, no to kto jest winny? No ten, no. A jak pan mentalnie sobie radził z tą krytyką, z tym hejtem, który się już wtedy zaczął pojawiać w internecie, od strony psychicznej po prostu? Czy pan był na to odporny, czy raczej miał pan dość już po tym mundialu? Nie, no ja przez rok nie podjąłem pracy jako trener ani żaden nic w piłce.
spokojnie siedziałem w domu i nawet ja gazet przez to do dzisiaj nie czytam. Ale pojawiły się w tym czasie jakieś propozycje pracy, ale tak, pan odmawiał? Tak. Ze względu na to, że nie chciał pan nawet, wrócić? Nawet mogłem za chwilę być trenerem w Chinach. W Chinach? Byłem w Pekinie na tym, ale nie zgodziłem się, bo oni cały tydzień siedzą na zgrupowaniu, tylko dzień po meczu mają wolne. Nawet nie można przyjechać z rodziną, bo rodzina by sama siedziała 6 dni, a jeden ze mną. Drugie, nie zgodzili się mi na asystenta i dlatego zrezygnowałem. Mimo, że ten mecz z Niemcami na przykład, to drugie spotkanie, było dobre w wykonaniu Polaków, to była prawdziwa heroiczna walka. Do 91 minuty wynik bezbramkowy z drużyną, która później zdobyła brązowy medal na tym mundialu. Gospodarz. Jak Oliver Neville pokonał wtedy Artura Boruca w ostatniej minucie meczu, to serce stanęło panu w gardle? To znaczy, na pewno, no, grając z gospodarzem mistrzostw i sam jednym z faworytów, nie przegrać meczu, no, to też jest bardzo dobry wynik, można powiedzieć, nie? No, ale też, tak jak mówię, ten remis też nam nic nie dawał, no ale jak się przegrywa w 93 minucie, to nawet można przegrać ze słabszym zespołem, no to wiadomo, że to wkurza, no. Ale po meczu z Kostaryką był pan chyba bardziej radosny, widać było na tym meczu, że się pan cieszy, zwłaszcza po tych golach Bosackiego. Każdy chce wygrać. No bo pan już wtedy wiedział, że to jest ostatni mecz w roli selekcjonera reprezentacji, tak. I mógł poczuć pan, że ten honor został obroniony. No już tam honor. No mówi się mecz o honor, przegrywa. To był mecz o honor ten trzeci. To u nas tak się mówi, ale dwa mecze się przegrywa, jak i honor, jak się wygrywa trzeci, jedzie do domu. No. A gdyby wybrał pan wtedy innych zawodników, bo wróćmy do tego wyboru. Śmiało może pani mówić. Jak teraz po 15 latach wyglądają pana relacje z Jerzym Dudkiem, z Tomaszem Frankowskim, Tomaszem Kłosem, Tomaszem Rząsą? Z tym, no, Tomasz Rząsa i Tomek Kłos to raczej nie mieli w ogóle szansy, żeby jechać na ten teren, bo oni nie tak, ale tu było też inaczej, bo ja pamiętam jak Z Jurkiem i z Frankiem, to dzisiaj jak się widzimy, to się witamy, nie ma problemu, no. Za dużo nie dyskutujemy, ale witamy się. No, teraz jest pan europoseł, no to musi się przywitać, nie? Ale były jakieś telefony po tym mundialu? Nie. Wyjaśniliście sobie, nie, panowie? Nie. No, jak się spotkaliśmy, ja się z Jurkiem spotkałem w Warszawie, jak była finał siatkówki, tam był na Narodowym i w jednym hotelu mieszkaliśmy. Myśmy u siebie pogadali, ale na temat tego meczu czy powołań nie dyskutowaliśmy. Kiedyś trener Jerzy Engel nie zabrał na mundial do Korei Południowej i Japonii Tomasza Iwana, który był wtedy jedną z kluczowych postaci w zespole. Natomiast z perspektywy kilkunastu lat, po 15 latach w wywiadach zaczął mówić bardzo zdecydowanie i z pełnym przekonaniem, że to był błąd. I powiedział, że wtedy uległ prezydium PZPN, które nie wyraziło zgody na wyjazd Tomasza Iwana, a dzisiaj by się postawił i dzisiaj by zabrał go, bo był ważnym zawodnikiem ze względu na atmosferę w tej drużynie. Czy dzisiaj z perspektywy czasu, minęło też 15 lat od tego mundialu w Niemczech, pan uważa, że niezabranie któregoś z tej czwórki piłkarzy, mówimy Dudek, Frankowski, Rząsa i Kłos, było błędem? Ja bym powiedział tak, no, nie wyobrażam sobie, że mi PZP narzucił, kto ma grać i kogo mam powołać. No, jak Dudek tak mówi, no to się dziwię, bo pierwsze to słyszę, no, przecież trener za to odpowiada, trener powołuje, a nie, że kogoś nie każą powołać. Nie? Chociaż ja powołania miałem na ostatni sparing, graliśmy na zgrupowaniu we Wronkach i powołania dopiero na drugi dzień w hotelu, to taka była transmisja na żywo, żeśmy ogłaszali, to tylko o powołaniach wiedział prezes Liskiewicz i Henryk Apostel, który był wiceprezesem do spraw sportowych. Bo nikomu nie mogłem mówić, nawet moi asystenci o tym nie wiedzieli, kogo weźmiemy, a chociaż dyskutowaliśmy i w większości się zgadzaliśmy. Nie? No ale właśnie, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo wy wtedy rozmawialiście również ze sztabem, również z trenerem Skorżą i ustaliliście skład razem w hotelu podczas rozmowy, natomiast pan później indywidualnie, bez ich wiedzy, zrobił zmiany, tak, w tym składzie. Nie, my żeśmy rozmawiali o szerszej tej takiej, nie, że 22 czy 3 daliśmy, tylko żeśmy rozmawiali o tych, których pod uwagę bierzemy, a decyzję podjąłem ja sam i
przyjeżdżając do Warszawy, bo po południu mieliśmy to spotkanie z telewizją, chyba Polsat to wtedy był, i żeśmy ogłaszali skład. To tylko wiedział Apostel i Liskiewicz. Czyli nawet pana asystent, trener Maciej Skorża nie wiedział wtedy, o tym, że... kogo zostawiam z tej 20, bo chyba 25 żeśmy razem omówili, i z kogo nie wezmę, to ja sam mówię. Jaka była jego reakcja? Był bardzo zaskoczony? Nie, no był zaskoczony. Pewnie też był zły, że nie wiedział, nie? No ale prosili mnie prezesi, żeby nie mówić. Prosili, nie nakazali mi, tylko prosili. Być może trener Skorża był trochę zły, ale na pewno bardzo źli byli piłkarze, którzy nie pojechali wtedy na Mundial. Zwłaszcza Tomasz Frankowski, który często, no, nawet chyba mieliśmy książkę, nie wiemy, czy pan czytał książkę Tomasza Frankowskiego. Ja nie czytam żadnych książek, nawet trenerów. Dostaję je, pełna szafa, a to mnie nie interesuje, bo ciągle mnie naciskają, żebym ja napisał. No, ale ja mówię tak, jak prawdę bym wszystko napisał, to bym wielu zaszkodził. A jak powiem, że było wszystko dobrze, to nikt nie kupi. No to po co taką książkę pisać? No? Trzeba prawdę napisać. No, to prawda to jest różnie, bo w tych książkach, co niektórych mi mówicie i czytujecie, to dużo prawdy też nie jest. Tutaj też mamy cytat właśnie Tomasza Frankowskiego. Właśnie dlatego cytujemy, żeby pewne rzeczy wyjaśnić i żeby do tej prawdy... Żeby było czarno na białym, co kto powiedział. Tomka nawet nie widziałem książki. Ale mamy cytat, wypowiedź Tomasza Frankowskiego z Telewizji Polskiej akurat z wywiadu na temat tego, jak on przyjął. Ale kiedy to było? Od razu po? Wtedy, 2006 wtedy. No, tak, no. Więc jeszcze na gorąco. Że teraz, no. Tak? Przeczytasz? Przeczytam. Na początku to był wstrząs. Nic nie zapowiadało, że nie znajdę się w kadrze. Nic nie wskazywało na to. To tak jakbyś wrócił do domu i zastał żonę z jakimś partnerem. Też byłbyś pewnie w szoku. W tym momencie tak się poczułem, czyli poczuł się zdradzony. Ja powiem troszkę inaczej, bo Tomek zmienił, w Hiszpanii grał. Co prawda na drugim poziomie w Hiszpanii, ale grał bardzo dobrze. Elche, tak. Nie wiem, czy to w Elche było, czy w Maladze. Ale to się nie sprzeczam. I grał bardzo dobrze. Strzelał bramki, wszystko, we stacji grał tak samo. Przeniósł się do Anglii. Już nie mówię, bo tam zagrał chyba w końcówkach paru meczy, mało minut. I jeszcze mieliśmy we Wronkach zgrupowanie przed tym i ten mecz z ostatni. Tomek nie był sobą. Zły był, nie mógł trafić w bramkę. Kopał gdzieś po trybunach z piłkę ze złości. Ja już nawet z chłopakami się dogadałem, że w tym meczu, jak ktoś będzie, żeby mu zagrać, żeby strzelił bramkę, żeby się odblokował, a on mi w 15 minucie powiedział, że dwójka go boli i strzelił z boiska. Lekarze tam przebadali, się okazało, że nic nie jest. No, no i dlatego między innymi tą decyzję podjąłem. Ale to chodziło właśnie o te sprawy zdrowotne, gdzie okazało się, że jednak nie ma kontuzji, czy o tą postawę, że on był zmęczony, czy nie chciał strzelać, czy był zablokowany? On nie był zmęczony. On po prostu psychicznie był tak wkurzony, rozkojarzony, bo kiedyś gdzieś nie dotknął, to wpadało. A na treningach, na tym, bo przecież byliśmy tam chyba z 5 dni na zgrupowaniu, no to w ogóle nie, to nie był ten Tomek. No. No bo on był jako zmiennik, joker, wchodził i strzelał. Podczas eliminacji, tak. Tak. No to jak zmienić joker, jak możemy 20 wziąć 3, po 2 na pozycję i zmienić joker, no. A nie grał cały ten. Daje gole, nie, więc na Mundialu ale ja powiem możliwe, dalej. Że też by strzelał. Byłbym haker, obaj, Jurek, Dudek i Frankowski, zagrali 2 mecze i więcej nie zostali powołani. Tak, Frankowski 2 mecze jeszcze rozegrał w reprezentacji, później rzeczywiście Dudek chyba 4, ale jeden po latach taki mecz pożegnalny. Pożegnalny w Krakowie. No. Natomiast pytanie brzmi, czy 7 goli strzelonych w eliminacjach to nie jest tak duży dorobek, tak duży wkład w awans, że taki piłkarz... No ale eliminacje się skończyły w listopadzie, a Mistrzostwa Świata były w czerwcu. I pytanie, które chciałem... I w czerwcu już nic nie strzelił i nie grał. I pytanie, które chciałem zadać, czy Tomasz Frankowski w tej sytuacji, mając te 7 goli strzelonych w eliminacji, nie powinien pojechać za zasługi na Mundial? No to powiedziałem, no, za zasługi, to ja wolałem wziąć młodych chłopaków, którzy by się przyzwyczajali, dla innych trenerów będą grali, nie? Później, no. Tak samo jak Fabiański pojechał i do dzisiaj w reprezentacji broni, a pojechał jako młody chłopak, jako trzeci bramkarz, żeby się oswoić z atmosferą. Darek Dudka też taki był młody, tam jeszcze, tam już nie pamiętam dokładnie, ale to wolałem tak niż wziąć za zasługi. No to mnie Piechniczek za zasługi też nie wziął na Mistrzostwa Świata do Meksyku. A byłem najlepszym obcokrajowcem we Francji. Grałem cały czas.
I co, mam być zły na Piechniczkę? Jesteśmy przyjaciółmi i to jest historia. No. Mieliśmy oczywiście wielu wspaniałych bramkarzy już wtedy, Artura Boruca, Tomasza Kuszczaka, Łukasza Fabińskiego, którzy mogli pojechać na Mundial. Był też Jerzy Dudek, który wcześniej wygrał Ligę Mistrzów rok wcześniej z Liverpoolem i też był wtedy od właściwie 5 czy od 4 lat tak naprawdę najsłynniejszym polskim piłkarzem pewnie w Europie. Też nie pojechał. Ja rozmawiałem na ten temat z Jerzym Dudkiem w 2014 roku, czyli już ładnych parę lat po Mundialu, 8 lat po Mundialu, więc mógł z dystansem ocenić tą sytuację i chciałbym go zacytować, to co powiedział wtedy na ten temat. To jest cytat z Wirtualnej Polski, program Sektor Gości. Może kiedyś trener Janas będzie odważny i powie, w jakich kulisach się to odbywało. Te kulisy są niejasne. Wielu ludzi ze środowiska mówi o różnych bajkach. Fakt, że pozostał żal i niedosyt. Strasznie mnie bolało, że trener w taki sposób, jedną decyzją, potrafił zniszczyć dorobek wielu ludzi i naszego doświadczenia z poprzednich mistrzostw. Trenerowi zabrakło doświadczenia i mam nadzieję, że chodziło o doświadczenie, a nie jakieś uwarunkowania i naciski, które mogły wpłynąć na jego decyzję. Jak pan odniósłby się do tych słów? Żadnych nacisków na mnie nie było, to jest moja decyzja. I jeżeli chodzi o Jurka, to powiemy tak. Jurek grał w tym finale, ale powiem jak było. Jak był trener Francuz, jak on się tam nazywał, w Liverpoolu. Gérard Houllier. Gérard Houllier. No to ja jeździłem, bo Jurek siedział też na ławce na tym. Ja jeździłem do niego, z nim siadałem na kawę, rozmawiałem i prosiłem go, że to jest mój pierwszy bramkarz w reprezentacji, jeszcze tam w czasie eliminacji czy przed, żeby gdzieś w pucharach mu dał pograć, czy jak jest wynik dobry, żeby go wpuszczał i że Radulje tak urobił. Ale przyszedł w międzyczasie Reina do Liverpoolu. No i Benitez. No i też pojechałem do Beniteza, bo Lukasz odstawił, Reina wszystko bronił. No i z Benitezem chciałem porozmawiać, a Benitez do mnie powiedział tak. Panie trenerze, pan odpowiada za reprezentację Polski, a ja za Liverpool. Dziękuję, do widzenia. Czyli pan próbował tak naprawdę załatwić Jerzemu Dudkowi, no, żeby nie załatwić, żeby mu dawali trochę szansy. Bo na turniej zawsze się bierze 3 bramkarzy. Tak czy inaczej, siłą rzeczy jeden jest przeznaczony do gry, 2 ma i tak usiąść na ławce. Czy postać Jerzego Dudka byłaby problemem w sytuacji, której siedzi na ławce rezerwowych? Bo mam tutaj taki cytat. Michał Olszański, ówczesny rzecznik kadry, powiedział: uważam, że trener myślał, że Dudek i Frankowski, jeśli by ich posadził na ławce, rozwalą mu zespół. Tak kombinował. A to Michał mógł mówić, bo Michał tylko był rzecznikiem. Na mistrzostwach już więcej nigdy nie był, ani wcześniej z nami rzecznikiem Polskiego Związku nie był. Ale jeżeli chodzi o to, to nie. Ja wiem tak. Boruc, który był w bardzo dobrej formie, bronił w Anglii wszystko, w Celticu, czy w Szkocji, przepraszam, bronił. Ten Kuszczak też bronił, zresztą po tych mistrzostwach niech zagrał meczu i Ferguson go wziął do Manchesteru United. A Fabiański był, bronił wszystko w Legii. Gra do dzisiaj. Młody, nie, ale mówię, młody i teraz. W Anglii gra wszystko cały czas, teraz w reprezentacji też jest cały czas. To chciałem, żeby ten młody się obył z tym, a postawiłem na Boruca i Kuszczak, tu miałem też dylemat, który będzie pierwszym, ale Kuszczak tą bramkę puścił w Chorzowie, co mu bramka strzelił, no i zadecydowałem, że będzie Boruc, bo to jeszcze nie wiedziałem, kto będzie bronił na mistrzostwach, bo tak, bo mówię, no w decyzji takiej obaj byli. I ten wpuszczony gol wtedy zadecydował, że to jednak Artur Boruc został też numerem. Też przeważyło to, bo obaj byli tak na równym poziomie wtedy, no. Trener podejmuje i trener decyduje, no. Jeszcze pojawiły się oczywiście te, tak jak wspomniałeś w cytacie, te bajki, czy różnego rodzaju teorie, że musiał pan rozmawiać z jakimiś menedżerami i po rozmowach z nimi zdecydował, jakich zawodników zabrać. Jakby się pan do tego odniósł, nie, bo co jakiś czas to powraca, powiem, więc może pan teraz raz byłem w powiedzieć. Paru klubach, tam i dyrektorem sportowym i menedżerów nigdy nie lubiłem. I na pewno z żadnym menedżerem nie rozmawiałem. Jak mają bajki opowiadają, to niech przedstawią menedżera, z którym rozmawiałem na ten temat.
Tak, pozostaje jeszcze ten aspekt tej gali, która wtedy została zorganizowana, transmisja w telewizji Polsat, podczas której pan ogłosił tę decyzję i ten skład. Zawodnicy dowiedzieli się z telewizji. I tutaj ich zabolał też nie sama decyzja, ale też brak komunikacji. Mnie też to zabolało, ale prosili mnie, żebym nie dzwonił do zawodników, nie rozmawiał. Prosił mnie prezes Liskiewicz i ich trener Rapostel, bo to od razu się rozejdzie i ta gala, a trzeba przyznać, że wtedy związek nie był bogatym związkiem, a Polsat za to płacił. Jeżeli by wszystko wyszło, no to by związek nie dostał żadnych pieniędzy. I to mnie też nigdy tak nie postąpiłem, że nie rozmawiałem z zawodnikiem, że go nie biorę, ale wtedy musiałem do tego się dostosować. A po tylu latach chciałby pan jednak zmienić wtedy i powiedzieć, że nie, jednak wolę porozmawiać chociaż telefonicznie ja z zawodnikami, przedstawić. Jak na mecze obserwować zawodników, to jeździłem ich po ligach tych zagranicznych, obserwowałem, zostawałem z nimi i rozmawiałem. Tak między innymi Kałużnego namówiłem, że jeszcze parę meczów u mnie zagrał. Nawet strzelił bramkę w tym, w Austrii. Też już chłopak zrezygnował sam. Byłem u niego na meczu, siadłem z nim do rozmowy, pogadałem, przekonałem go, jeszcze mi pomógł w eliminacjach. Czyli miałem... mógłby pan powiedzieć, że była dobra komunikacja wtedy z piłkarzami? Nie miałem problemu. Nie było żadnej złej krwi, kogoś pan nie lubił mniej, bardziej, nie, dlatego to, później decydował, kto pojedzie. Jak kogoś nie lubi, to niech sam skończy, bo jak ma nie lubić za to, że go nie lubi, to go nie bierze, to bez sensu. No. Bo takie głosy też się pojawiały. Właśnie Tomasz Frankowski wspominał, że jak strzelał gole, to pan się nie uśmiechał. Jak on strzelał, to ja się nie uśmiechałem, no bo może za daleko był i nie widział, no bo ja na ławce, on tam pod ramką był gdzie indziej. Dlaczego miałem się nie... Przestrzelał to dla Polski i dla mnie. Ale przez to, że też... on strzelał, to ja dalej byłem trenerem. No. To jak można powiedzieć, że się nie uśmiechałem? Co? Nie rozumiem tego. Sam jeszcze powiem tak, przed meczem z Austrią byliśmy na zgrupowaniu w Niemczech. I Tomek do mnie przyszedł na rozmowę, że by pojechał na dwa dni z tego zgrupowania przed tym meczem do Hiszpanii, bo tam ma kontrakt podłużyć nie tego, a grał w Wiśle jeszcze wtedy. Ja mówię, Tomek, dobrze, no przyjechał po trzech dniach. No to w następnym meczu, tym z Austrią, siedział na ławce, wszedł dopiero. No bo my mieliśmy pięć dni na trenowanie, jego cztery nie było. Ale zgodziłem się, bo mówię, no chłopak ma za granicę kontrakt, tu w Wiśle gra, w Polsce są inne pieniądze, tam se zarobi, proszę bardzo. Pojechał. No to mam go nie lubić. I później dalej grał całą eliminację. No to są opowieści. No. O tym braku komunikacji jeszcze też mamy jeden cytat, taki mocny, ale śmiało. To może, Michale, przytoczysz. Tak, Tomasz Kłos dał do zrozumienia, że jego właśnie ten brak komunikacji zabolał najbardziej. To też jest wywiad. Program A z wywiadu w telewizji Sport Club, cytat z 2014 roku, czyli też mówił już tak naprawdę z wieloletnim dystansem i powiedział tak. Nie przypominam sobie, żeby trener Janas kiedykolwiek do mnie zadzwonił. Nie wiem, jak to nazwać, tchórzostwem? Powiedziałbym dosadniej. Trzeba być, i tutaj pada bardzo wulgarne słowo, żeby coś takiego zrobić ludziom, którzy byli z tą reprezentacją na dobre i na złe, którzy tak naprawdę w jakimś sensie dbali o atmosferę tej reprezentacji, więc ja zadam takie pytanie. Czy gdyby mógł pan cofnąć czas, to zdecydowałby się, nawet wbrew temu zakazowi od telewizji, zadzwonić do nich i powiedzieć, Tomek, chciałbym się poinformować osobiście, że nie, podjąłem taką decyzję. Jeżeli by nie było takiego problemu z tą telewizją i z tym, to ja bym do każdego z nich zadzwonił. To nie było żadnego problemu, bo tak jak mówię, jeździłem po klubach, z każdym rozmawiałem. Po meczu siadałem, czekałem, jak skończą, bo nie chciałem przed meczem, żeby tam nie przeszkadzać, bo grają. Po meczu żeśmy szli na kawę, do kawiarni, czy z tym. To nie było z tym żadnego problemu, bo po to przyjechałem, że nie tylko, żeby zobaczyć, ale jeszcze z nim porozmawiać. To było tak, a tu tak się złożyło, że tak jak mówię, no, związek w tej chwili jest bogatszy, bo już są Mistrzostwa Świata, Europy. Ciągle prawie co dwa lata gramy, no, można tak powiedzieć, tam była przerwa, co Wenhaker nie pojechał, a tak to co dwa lata gramy w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. To jest duże finanse spłynęły do związku, przez co są mi lepsi sponsorzy i jest dużo więcej pieniędzy. No już nie będę mówił, ile ja zarabiałam, a ile Wenhaker po mnie zarabiał, no ale to jest historia, ale ja się na to zgodziłem. Ale ja się na to zgodziłem, że tyle będę zarabiał i to nie jest pretensja do nikogo, tylko mówię. No.
Teraz tak poszło, że trenerzy teraz już dobrze zarabiają. No. Przedtem w klubie ligowym w Polsce zarabiali więcej niż jako ja selekcjoner. No. Ale się zgodziłem być selekcjonerem. Mogłem iść do klubu. A tak z perspektywy czasu, czuje się pan spełnionym trenerem? No, myślę, że tak, no bo sukcesy, co by nie powiedzieć, z Legią są do dzisiaj. Nikt jeszcze tego nie mógł pobić, bo graliśmy w Lidze Mistrzów i wyszliśmy z grupy. Teraz po nas Widzew grał, ale nie wyszedł z grupy. Legia drugi raz nie wyszła z grupy i więcej żaden zespół nie grał w Lidze Mistrzów. I to jeszcze też w jakich warunkach, na jakim stadionie żeśmy grali, bo była szansa odgrać Panathinaikos i wyjść z grupy i jeszcze być w półfinale, bo to byli wtedy jeszcze grali sami mistrzowie. I też grupa była, bo mistrz Anglii był, mistrz Norwegii, mistrz Rosji, to żeśmy grali w tej grupie. Z mistrzem Anglii żeśmy u siebie wygrali 1-0, a tam 0-0. Z mistrzem Anglii zdobyliśmy 4 punkty. Także do dzisiaj to trwa i wszyscy mówią, że to moja klątwa, ale ja mam na to wpływ, że oni nie wygrywają, no to klątwę założyłem. A jakieś najlepsze wspomnienia, jakie pan ma z pracy trenerskiej, czy też jako selekcjoner? Ja myślę, że jako selekcjoner też było, bo tak jak mówię, no zrobiliśmy 8 meczów pod rząd wygrane. No to jeszcze tak nie było w eliminacjach, że wygrali, bo przegraliśmy pierwszy i ostatni na 10 meczów, 8 było w środku, wszystkie wygrane. Na wyjeździe i u siebie, nie? To, że u siebie tak. Zrobiliśmy 24 punkty, gdzie tak jak powiedziałem, jechaliśmy do Anglii, oni musieli z nami wygrać, żeby awansować, a my już byliśmy na Mistrzostwach Świata. A jeżeli chodzi o reprezentację olimpijską, którą prowadziliście razem z trenerem Wójcikiem w Barcelonie na Igrzyskach w 1992 roku. No to trenera Wójcika zasługi, ja byłem asystentem. Tak, zgadza się jak najbardziej. Wtedy trener Wójcik prowadził, pan z nim współpracował, zdobyliście z reprezentacją srebrny medal, zdołaliście dojść do finału. Jest to ostatni medal w sportach drużynowych olimpijski dla Polski zdobyty. Ja mam większe sukcesy, bo jeszcze mam ostatni medal na Mistrzostwach Świata, bo też reprezentacja pierwsza nie zrobiła jako zawodnik, mówię, jako bo zawodnik, jako trener nie było. Także i obydwa te mecze i olimpiada i Mistrzostwa Świata były w Hiszpanii. Także Hiszpania przyjazna była dla nas. Ja na koniec poprosimy pana o konkretny typ na Euro 2020, jaki polska reprezentacja zdoła osiągnąć wynik w tym turnieju. 3 mecze i do domu, czy jednak wychodzimy z grupy? To ja bym sobie życzył, żeby wyszła z grupy, a co dalej zrobię, to się będę jeszcze więcej cieszył. Tego życzymy naszej reprezentacji, kibicom, nam wszystkim, panie trenerze. Bardzo dziękujemy za rozmowę, za to, że znalazł pan czas. I za poświęcony czas. Dziękujemy.